Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset, mówi, abyśmy na apostole Pawle nauczyli się nie rozumieć więcej niż Pismo mówi. Czyli widać wyraźnie, że pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset, uczy zasady tylko Pismo Święte. Tylko Pismo Święte kontra tradycja. Jesteśmy winni Pismu Świętemu taką samą cześć, jaką jesteśmy winni Bogu. Tak napisał pewien teolog i przypisuje się te słowa Janowi Kalwinowi. Inny cytat, który nam może pomóc tutaj zrozumieć kontekst, to jest Chryzostoma. Cytat: źródłem wszystkich naszych kłopotów jest nieznajomość Pisma Świętego. Jedna z najbardziej niestabilnych kwestii, która oddziela protestantów od rzymskich katolików, dotyczy kwestii sola scriptura, tylko Pismo Święte. Protestanci deklarują, że wierzą, że jedynie Pismo Święte przemawia głosem Boga i jest autorytatywne w sprawach wiary i praktyki, podczas gdy większość rzymskich katolików wierzy, że zarówno tradycja, jak i magisterium Kościoła, i one obie zawierają w sobie tradycje ludzkie i Pismo Święte, ich zdaniem stanowią Słowo Boże. To są oczywiście niemożliwe do pogodzenia dwa punkty widzenia. Rzymscy katolicy inaczej postrzegają stosunek tradycji do Pisma Świętego. Tradycjonaliści tacy jak Ludwik Ott i Henry Detzinger rozumieją tradycję i Pismo Święte jako dwa źródła objawienia. Objawienie Boże jest przekazywane częściowo w księgach pisanych, a częściowo w niepisanych tradycjach, tak uczą rzymscy katolicy. Niektórzy współcześni rzymscy katolicy, tacy jak kardynał Joseph Ratzinger, przeciwnie postrzegają tradycję bardziej jako interpretację objawienia. No i jest konieczność, żeby się przyjrzeć pokrótce każdemu z tych poglądów. Tradycyjny punkt widzenia jest tym pierwszym, którym bym chciał się zająć. Tradycjonaliści rzymskokatoliccy często odwołują się do wyrażenia święty depozyt wiary. Odnosi się to do zbioru wierzeń i praktyk i powierzonych papieżowi i biskupom przez ich zdaniem 12 apostołów, którzy sami otrzymali ten zbiór wierzeń i praktyk od Pana Jezusa Chrystusa, tak rzekomo ich zdaniem się stało. Napomina się ich, aby wiernie trzymali się spisanego i niespisanego Słowa Bożego. Muszą pokochać to i uważnie studiować i znaleźć w tej tradycji duchowy pokarm. Tradycja i Pismo Święte stanowią ich jedyny święty depozyt Słowa Bożego, który jest powierzony trosce Kościoła. Taka jest tutaj nauka. Zgodnie z tym punktem widzenia część prawdy została przekazana papieżowi, biskupowi na dwa sposoby: tradycja i spisane słowo. Tradycja odnosi się do ustnych nauk, ustnego kultu i ustnych modlitw apostołów. Natomiast spisane słowo jest tym, co znajdujemy zapisane na kartach Pisma Świętego Biblii. Wielu rzymskich katolików wierzy, że Pismo Święte i ustna tradycja razem tworzą Słowo Boże, razem stanowią święty depozyt wiary. Jak to ujął Detzinger, pisemnym źródłem objawienia jest są kanoniczne księgi obu testamentów, innym źródłem objawienia jest tradycja kościelna. Metaforą używaną przez wielu rzymskich katolików do wyjaśnienia tego jest metafora dwóch strumieni wpływających do tego samego stawu. Dwa strumienie, Pismo Święte i tradycja, wpływają do tego samego źródła boskiego objawienia. Jeden strumień to za mało, jeśli mamy tylko jeden strumień, a drugiego nie. Sobór Watykański mówi nam,
że nie mamy w naszym posiadaniu wszystkiego, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli. Sobór Trydencki podobnie twierdził, że sama Biblia nie wystarczy dla wiary i moralności, przez co tradycja stała się koniecznością. Te dwa strumienie Słowa Bożego, czyli Pisma Świętego i tradycji razem, przekazują wszystko, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli. Ich zdaniem Słowo Boże to nie tylko Biblia, obejmuje również tradycję, dlatego zarówno Pismo Święte, jak i tradycja muszą być przyjmowane i szanowane z równym uczuciem pobożności i czci. Tak jest nauczane w tej doktrynie rzymskokatolickiej. Mówi nam się, że czytanie Pisma Świętego nie jest jedyną bezpośrednią regułą wiary chrześcijańskiej. Bezpośrednią regułą według tego systemu jest nauczanie żywego Kościoła, a boska tradycja jest wraz z Pismem wspólnym źródłem objawienia. Dlatego rzymskokatolicki dogmat nie potrzebuje żadnego tekstu biblijnego, aby był uzasadniony zdaniem rzymskich katolików. W dogmaty się wierzy rzymskokatolickie nie dlatego, że są zawarte w Piśmie Świętym, ale dlatego, że są nauczane przez Kościół i taka jest tutaj filozofia. No i tu powstaje pytanie, czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd rzymski katolicyzm wywodzi takie doktryny jak niepokalane poczęcie Marii, wniebowzięcie Marii, odpusty i inne unikalne doktryny. Przecież na próżno szukamy takich doktryn na kartach Biblii, ale jak już wcześniej wspomniałem, wielu rzymskich katolików wierzy, że Słowo Boże nie ogranicza się do stron Biblii. To właśnie z tradycji wywodzi się wiele charakterystycznych doktryn rzymskokatolickich. Z tradycyjnego punktu widzenia istnieje zespół tradycji ustnych, które faktycznie istnieją przekazane przez apostołów ich następcom. Tradycja ma realne istnienie i realną treść. Doktryny takie jak cielesne wniebowzięcie Marii rzekomo pochodziły bezpośrednio od apostołów. W cudzysłowie prawda, w cudzysłowie przekazywana nam z pokolenia na pokolenie. Ta święta tradycja polega na przekazywaniu Słowa Bożego przez następców apostołów. Następcy apostołów są oświeceni duchem prawdy w taki sposób, aby mogli wiernie strzec, wyjaśniać i szerzyć tradycję za granicą przez ich głoszenie. I to jest właśnie taki punkt widzenia. Jest oczywiście też nietradycyjny punkt widzenia rzymskokatolickiego. Drugi to jest podstawowy pogląd na tradycję wśród rzymskich katolików. Zasadniczo on mówi, że boskie objawienie jest całkowicie zawarte na kartach Pisma Świętego i całkowicie w tradycji. Z tego punktu widzenia tradycja nie zawiera żadnego objawienia od Boga, które nie znajduje się już przynajmniej pośrednio w Piśmie Świętym. Oznacza to oczywiście, że takie doktryny jak niepokalane poczęcie, cielesne wniebowzięcie Marii i papieska nieomylność znajdują się pośrednio w Piśmie Świętym. Apologeta i egzegeta James White, protestancki, mówi nam, że tradycja z tego punktu widzenia jest bardziej ramą lub systemem interpretacji Pisma Świętego w przeciwieństwie do materiału objawionego, który można zbadać w źródłach historycznych. Tradycja może być tak solidna jak apostolskie interpretacje Biblii lub mglista jak ogólna koncepcja rozumienia Kościoła w czasie. Różni autorzy podają różne interpretacje tej koncepcji. W każdym razie tradycja ustna nie zawiera żadnego objawienia, którego nie można znaleźć przynajmniej pośrednio w Piśmie Świętym według tego poglądu. Wniosek, jaki się tutaj nasuwa, niezależnie od tego, który z dwóch punktów widzenia wyznaje rzymskokatolik, jasne jest, że biblijny pogląd na zasadę sola scriptura jest całkowicie odrzucony przez nich. I bardziej szczegółowo chciałbym się teraz zająć zasadą sola scriptura. Rzymskokatolickie odrzucenie sola scriptura. Istnieją co najmniej trzy argumenty, których rzymscy katolicy używają na rzecz odrzucenia zasady sola scriptura i przemawiają w ten sposób za potrzebą dodatkowej tradycji. Nawet Biblia, to jest pierwszy ich pogląd, nie opowiada się za doktryną sola scriptura. Najczęściej spotkamy taką próbę negowania. Jak ujął to rzymskokatolicki apologeta Peter Kreft,
Jeśli wierzymy tylko w to, czego naucza Pismo Święte, nie uwierzymy sola scriptura, ponieważ Pismo Święte nie uczy sola scriptura. Jest oczywiście nieprawda, ale tak twierdzą. Mieli nawet Nowy Testament i opierali się na tradycji ustnej. Skoro wczesny Kościół był otwarty na tradycję, więc i my powinniśmy być na nią otwarci. Tak dalej mówi ten argument. Drugi punkt ataku to jest taki, że Biblia naucza o autorytecie tradycji. Tak twierdzą rzymscy katolicy. Rzymscy katolicy zauważają, że apostoł Paweł napisał: tak więc, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście nauczeni, czy to ustnie, czy też listem od nas. Tak w 2 Tesaloniczan 2:15 jest napisane. Oraz: a nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się trzymali z dala od każdego brata, który prowadzi życie rozpasane i niezgodne z tradycją, którą otrzymaliście od nas. 2 Tesaloniczan 3:6. Co więcej, argumentuje się, że apostoł Jan w rzeczywistości preferował ustną tradycję, co rzekomo jest argumentowane na podstawie 3 listu Jana, 13 werset. Miałem wam wiele rzeczy napisać, ale nie chcę wam tego pisać piórem i atramentem. Trzeci atak rzymskokatolicki na zasadę sola scriptura mówi tak. W Biblii nie można właściwie interpretować bez tradycji. Rzymscy katolicy często argumentują, że tradycja służy najwyższemu dobru Kościoła, bo bez niej dochodzi do podziału wiele wyznań, co jest nie do zniesienia skandalem w świetle faktu, że Chrystus powołał Kościół do jedności. Sama Biblia bez tradycji nie jest bezpiecznym przewodnikiem po tym, w co mamy wierzyć. Taki jest atak na zasadę sola scriptura w 3 punkcie, który jest przez rzymskich katolików podnoszony. Co możesz odpowiedzieć rzymskim katolikom? Więc biblijnie wierzący szanują tradycję, ale nie wychwalają jej. Ci z wierzących Biblii, którzy trzymają się zasady sola scriptura, nie twierdzą, że nigdy nie było mowy o Słowie Bożym. Najwyraźniej był taki czas i już uważamy również, że Pismo Święte jest ostatecznym i pełnym objawieniem Boga dla ludzkości. Tradycje ustne przekazane niegdyś przez apostołów zostały przekazane apostolskim pismom dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wszystko, co Bóg dla nas zamierzył, znajduje się w Piśmie Świętym. Nic poza stronami Pisma Świętego nie jest potrzebne. Nie znaczy to, że biblijnie wierzący uważają tradycję za bezwartościową. Zazwyczaj częściowo do niej sięgają. Biblijnie wierzący szanują tradycję w postaci wyznań i oświadczeń soborowych, ale nie akceptują tradycji jako apostolskiej w cudzysłowie, ani jako objawienia Bożego, ani jako czegoś, co ma autorytet równy Pismu Świętemu. Jest to po prostu fakt historyczny, który się wydarzył. Większość biblijnie wierzących wysoko ceni nauki wczesnych tzw. ojców Kościoła, chociaż oczywiście nie wierzą oni, że są one nieomylne, a są to po prostu nauczania, które wtedy jakoś tam się w chrześcijaństwie przewijały i warto je znać, bo niektóre argumenty były podnoszone, analizowane i warto wiedzieć, że takie coś miało miejsce. Biblijnie wierzący nie wierzą, że jakakolwiek forma tradycji jest nieomylna, tak jak Pismo Święte, ale też na przykład autor Lorraine Boettner podsumowuje jego punkt widzenia w następujący sposób. Pracę Lorraine'a Boettnera mam tutaj na przykład. Warto sobie, jeśli ktoś zna angielski, ją wziąć do przeczytania. Nie odrzucamy całej tradycji, ale raczej rozsądnie z niej korzystamy, o ile jest zgodna z Pismem Świętym i oparta na prawdzie. Powinniśmy na przykład traktować z szacunkiem i uważnie studiować wyznania i oświadczenia soborowe różnych kościołów, zwłaszcza kościoła starożytnego i czasów reformacji katolickiej. Powinniśmy również bacznie przyglądać się wyznaniom i decyzjom soborów współczesnych kościołów, dokładniej badając,
oczywiście wyznania, do którego po prostu mamy największy sentyment, do nauki Pisma Świętego, porównując oczywiście te twierdzenia. Historia całego Kościoła aż nazbyt wyraźnie pokazuje, że przywódcy kościelni i rady kościelne mogą popełniać błędy i popełniają błędy. Niektóre z nich są bardzo poważne i w związku z tym ich decyzje nie powinny mieć żadnej mocy, chyba że są zgodne i zapisane w Piśmie Świętym. Biblijnie wierzący ściśle podporządkowują te standardy Pismu Świętemu i są zawsze gotowi do ich ponownego zweryfikowania, zbadania, skontrolowania. Kontrola powinna być zawsze w świetle Słowa Bożego w tym celu. Innymi słowy, upierają się, że w życiu Kościoła Pismo Święte jest pierwszorzędne, a te wszystkie normy wyznaniowe są podrzędne, drugorzędne lub w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Dlatego używają swoich takich różnego rodzaju dodatkowych rzeczy poza Pismem Świętym z jedną kontrolującą ostrożnością. Nieustannie pytają, czy ten czy inny aspekt ich wierzeń i praktyk jest zgodny z Biblią. Tak przynajmniej powinno być w grupach, w których Biblia faktycznie jest szanowana. Bo oczywiście można sobie wyobrazić, że powstały różnego rodzaju skostniałe struktury, gdzie już Biblia nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeśli poddają się każdemu oświadczeniu tradycji do tego testu i są gotowi zmienić każdy element, który nie spełnia tego testu, to jest to właściwa postawa. Co jest ważne? Ważne jest, żebyśmy także brali pod uwagę kwestię inspiracji i autorytetu Pisma Świętego. To ma oczywiście wyraźny kontrast z tradycją. Tutaj greckie słowo oznaczające natchnienie w Biblii to jest theopneustos. Dosłownie oznacza natchniony przez Boga. Ponieważ Pismo jest natchnione przez Boga, ponieważ pochodzi od Niego, jest prawdziwe i nieomylne. Biblijną inspirację można zdefiniować jako Boży nadzór nad ludzkimi autorami, aby używając ich indywidualnych osobowości, a nawet stylu pisania, bezbłędnie skomponowali i utrwalili Jego objawienie dla ludzkości słowami oryginalnych autografów. I tutaj mamy wielu, którzy tym tematem się zajmowali. Jednym z nich był Benjamin Warfield. To jest człowiek, który na przykład stwierdził tak, że oryginalne dokumenty biblijne zostały napisane przez ludzi, którym chociaż pozwolono na korzystanie z własnej osobowości i talentów literackich, pisali jednak pod kontrolą i przewodnictwem Ducha Świętego, w wyniku czego w każdym słowie oryginalnych dokumentów znajduje się doskonały i bezbłędnie zapisany przekaz, przesłanie, jakie Bóg chciał przekazać człowiekowi. Pisarze Pisma Świętego nie byli zwykłymi maszynami do pisania, ani długopisami. Bóg nie używał ich jak klawiszy na maszynie do pisania, aby mechanicznie odtworzyć Jego własne przesłanie. Nie dyktował też słów strona po stronie. Świadczą o tym dowody biblijne jasne, że każdy pisarz miał swój własny styl. Wystarczy porównać potężny styl Izajasza z tonem Jeremiasza w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie Łukasz wykazuje wyraźnie zainteresowania medyczne, Jakub jest wyraźnie praktyczny, Paweł jest teologiem i polemistą, a Jan ma oczywistą prostotę. Bóg komunikował się poprzez wielość ludzkich osobowości z ich odpowiednimi cechami literackimi. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, werset 21. Albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przyniesione proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Dostarcza kluczowego wglądu w wymianę ludzi i Boga w procesie natchnienia. Ten werset nas o tym informuje. Proroctwo, czyli Pismo Święte, nigdy nie miało swojego źródła w woli człowieka, ale to
Ci ludzie mówili od Boga, ponieważ zostali uniesieni, prowadzeni przez Ducha Świętego. Wyrażenie byli niesieni w tym wersecie dosłownie oznacza, że byli prowadzeni w sposób taki bezpieczny. Autorzy nie byli pomysłodawcami Bożego przesłania. Bóg nie dozwolił, aby grzeszne istoty ludzkie błędnie kierowały lub błędnie rejestrowały Jego przesłanie. Raczej, jak to było ujęte przez wielu badaczy pisma i tematów tych związanych, na przykład Geisler i Nix, oni twierdzili, że Bóg poruszał tak prorokiem, aby prorok wypowiedział tę prawdę ustami. Bóg objawił, a człowiek zapisał jego słowo. Co ciekawe, greckie słowo oznaczające nieśli ze sobą, pheromenoi, w 2 Piotra 1,21 jest tym samym słowem, co w Dziejach Apostolskich 27,15-17. W tym fragmencie doświadczeni żeglarze nie mogli nawigować statkiem, ponieważ wiatr był mocny. Statek był prowadzony, kierowany i noszony przez wiatr. Jest to podobne do prowadzenia, kierowania i prowadzenia przez ducha, który prowadzi człowieka piszącego Pismo Święte. Autorzy Biblii właśnie tak byli kierowani Duchem Świętym. Słowo jest mocne, wskazuje na ducha jako całkowity nadzór nad ludzkimi autorami. Jednak, tak jak marynarze aktywni na statku, choć wiatr, a nie żeglarze ostatecznie kontrolował ruch statku, więc ludzcy autorzy byli aktywni w pisaniu, jak to duch nimi kierował. Zgodnie z tym, jeden z autorów biblijnych, Charles Ryrie, mówi nam, że natchnione dzieło Boga polegało na wykorzystaniu ludzkich autorów. I także widzimy, że na przykład w Łukasza 1,4 mamy taką wypowiedź. Gdy wielu podjęło się spisać odpowiadanie spraw, o których my zupełną pewność mamy, gdy nam podali ci, którzy od początku sami wiedzieli i sługami słowa byli, postanowiłem i ja wszystkiego z początku pilnie, doszedłszy tobie to porządkiem opisać. Zasnę Teofilu, abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono. To tutaj widzimy wyraźnie, że pozwalał Duch Święty wyrażać też na to, żeby uczucia były wyrażone, co jest poparte w Rzymian 9,1-3. Tutaj widzimy, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego, że mam wielki smutek i nieustanną boleść w sercu swoim, albowiem sam życzyłbym sobie być odłączonym od Chrystusa za braci moich pokrewnych mi według ciała. Czyli widać, jak apostoł Paweł jak najbardziej tutaj jest oddany swoim uczuciom. Natomiast też możemy zobaczyć, że w drugiego prawa, czyli 5 Księga Mojżeszowa, 2 prawa, 9 rozdział, 10 werset, padają takie słowa, które pokazują, że przekazane jest bezpośrednie objawienie. Pan dał mi 2 kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiadał do was na górze pośród ognia w dniu zgromadzenia. Widzimy bezpośrednie przekazanie. Także widać było, że Bóg, Duch Święty wydał autorytatywne polecenia. I to widzimy pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 10 werset. Tym zaś, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby się żona z mężem nie rozłączała. Czyli jest bezpośrednie przekazanie Bożego rozkazu. Dalej są też opinie tych autorów i tu mamy na przykład 40 werset 7 rozdziału 1 listu do Koryntian, ale według mego zdania szczęśliwsza jest, jeśli tak pozostanie, a mnie mam, że i ja mam Ducha Bożego.
Czyli widać wyraźnie, że jest tutaj miejsce na tego typu informacje. Ale zawsze prowadzony i strzeżony przez Ducha Świętego, co właśnie już czytaliśmy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, którzy tutaj widzieliśmy, byli prowadzeni bezpośrednio, albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przyniesione proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Także można być pewnym, powiedzieć, że ostatecznie ten tekst Biblii został natchniony przez Boga, co widzimy w drugim liście do Tymoteusza, co mówi nam wyraźnie w trzecim rozdziale, drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset. Tutaj mamy tak, wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. Duch Święty Boży jest naprawdę boskim autorem Pisma Świętego, chociaż używał ludzi w ich błędach, słabości jako pisarzy. Nadzorował ich pisanie, chroniąc ich przed wszelkimi błędami i pominięciami. We wszystkich swoich naukach są w doskonałej zgodzie z prawdą i Międzynarodowa Rada Biblijna do spraw nieomylności potwierdziła tę inspirację, co było bardzo ciekawe. W 1980 roku to było bodajże. I to potwierdziła tę inspirację wiążącą się z boskim nadzorem, który chronił pisarzy w doborze słów przed używaniem słów, które fałszowałyby lub wypaczały przesłanie Pisma Świętego. I biblijnie wierzący ludzie chcieli uniknąć poglądu, że pisarze biblijni byli biernymi narzędziami jak pióra w rękach Boga, ale jednocześnie wiedzą, że wynik końcowy procesu natchnienia byłby i tak taki sam. Natchnienie, jakkolwiek Bóg je spowodował, skutkuje efektem, że każde słowo Pisma Świętego niesie za sobą ciężar Bożego, boskiego autorytetu. Fascynujące jest obserwowanie, że wiele fragmentów Starego Testamentu cytowanych w Nowym Testamencie mówi, że ich autorem jest Duch Święty lub Bóg, chociaż ludzki prorok rzeczywiście wypowiadał te słowa w Starym Testamencie. W ten sposób słowa wypowiedziane przez ludzkich proroków miały boski autorytet. I tutaj jest bardzo ważne, żeby rozumieć, jak Stary Testament w Nowym Testamencie był tutaj przekazywany. Psalmista powiedział w psalmie 95, wersecie 7. Psalm 95, werset 7. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego, obyście dziś głos Jego usłyszeli. A z kolei Hebrajczyków 3,7 jest powiedziane, Hebrajczyków 3,7. Przetoż jak mówi Duch Święty dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, jest to dokładnie to, co tu widać. Psalmista powiedział w psalmie 45. Możemy to zobaczyć. Psalm 45. Werset 6. To jest dopiero pouczające. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje, upadnie serce wrogów króla. 45,6. A Hebrajczyków 1,8. A o Synie tron Twój, o Boże, na wieki wieków berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Dokładnie widać to samo i jest tutaj przesunięcie o jeden werset. Psalm 45, werset 7. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Tak jest w psalmie 45, werset 7. Także możemy porównać psalm 102,
Psalm 102 i w Psalmie 102, wersety 25-27 możemy zobaczyć. Takie stwierdzenie. Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mi w połowie dni moich, wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia. One się zmienią, ale Ty pozostaniesz ten sam, nie skończą się lata Twoje. Natomiast Hebrajczyków 1 rozdział 10-12. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zwiotrzeją, jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione, ale Ty tenżeś jest i lata Twoje nie ustaną. Jednoznacznie widać, że to jest Bóg, który to powiedział. I dalej Izajasz powiedział w Izajasza 7:14. Izajasz 7:14. Dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. A Mateusza 1:22-23. Mateusza 1:22-23 daje nam wyraźne świadectwo. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: oto panna pocznie, oto dziewica będzie brzemienną i urodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada, Bóg z nami. A Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański. Czyli widzimy jednoznacznie porównanie tego. Ozeasz z kolei 11:1. Ozeasz 11:1. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. I Mateusza 2:15. Mateusza 2:15. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna swego. Także widzimy z księgi Hioba, Elifaza, słowa, które możemy zauważyć w Hioba 5:13, Hioba 5:13. I co tutaj mówi nam Elifaz? Usidla mądrych ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada. A co widzimy w 1 Koryntian 3:19? 1 Koryntian 3:19. To są dokładnie te same słowa. 1 Koryntian 3:19. Albowiem mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, bo napisano: który chwyta mądrych w chytrości ich. Jak widzicie, jest to jednoznaczne. Dzieje apostolskie 1:16 mają w tym względzie duże znaczenie, ponieważ czytamy: bracia, musiało się wypełnić pismo, które Duch Święty dawno temu wypowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który był przewodnikiem dla tych, którzy pojmali Jezusa. Chociaż Dawid i inni pisarze biblijni byli wykorzystywani w procesie przekazywania słów Bożych, jasne jest, że Duch Święty był odpowiedzialny za ten proces, tak, że żaden ludzki błąd ani opinia nie pojawiła się w tym przekazie. I możemy to zobaczyć na przykład w Dziejach Apostolskich 4:24. Dzieje Apostolskie 4:24.
A oni usłyszawszy to jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli: Panie, Ty Boże, któryś uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, i któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swego, powiedział: Czemuż się wzburzyły narody, a ludy marne rzeczy przemyśliwały? Widzimy to wyraźnie. I możemy zobaczyć Jeremiasza 1:9. Jeremiasza 1:9. I tutaj będą słowa Jeremiasza, 1 rozdział, 9 werset przeczytane. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie: Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. I dalej, na przykład Zachariasza 7:12. Zachariasza 7:12. Zachariasza, rozdział 7, werset 12. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. W 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset czytamy, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Grecka forma wyrażenia natchniony przez Boga lub natchniony w tym wersecie jest bierna. Oznacza to, że Biblia jest wynikiem tchnienia Boga. Gdyby forma była aktywna, werset mówiłby, że wszystkie pisma Biblii to one tchną lub emanują Bogiem, ale jest dokładnie inaczej. Tutaj powiedziano nam, że to Bóg coś tchnął, a mianowicie Pismo Święte. Pochodzenie Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest postrzegane jako boskie. I apostoł Paweł z pewnością rozumiał, że jego własne pisma były natchnione przez Boga, a zatem miały charakter autorytatywny. W pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 13 werset, czyli 1 Koryntian 2:13, czytamy tak: Cóż co też i mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, lecz których Duch Święty naucza, i do duchowych rzeczy duchowe stosujemy. Paweł powiedział, że przemawia nie słowami, których uczy nas ludzka mądrość, ale słowami, których uczy Duch, wyrażając duchowe prawdy w duchowych słowach. W tym fragmencie apostoł Paweł potwierdził, że jego słowa były autorytatywne, ponieważ były zakorzenione nie w omylnych ludziach, ale w nieomylnym Bogu, Duchu Świętym. Duch Święty jest duchem prawdy, który został obiecany apostołom, aby ich nauczał i prowadził do całej prawdy, o czym mówi nam Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 13. Ewangelia Jana 16:13 informuje nas o tym, że mamy maluczko, a nie ujrzycie mnie, i znowu maluczko, a ujrzycie mnie, bo ja idę do Ojca. I lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy oznajmi wam. Później w 1 liście do Koryntian, 14 rozdział, 37 werset. 1 list do Koryntian, 14 rozdział, 13 werset. Czytamy tak: Dlatego, kto mówi językiem niezrozumiałym, niech się modli, aby mógł wykładać. Prawdopodobnie coś przeinaczyłem. O, przepraszam, 37 werset miał być. Czyli 1 list do Koryntian, 14 rozdział, 37 werset. Jeśli kto uważa siebie za proroka albo duchowego, niech pozna, że to, co wam piszę, jest rozkazaniem pańskim. Rozkaz pański. Paweł powiedział, jeśli ktoś myśli, że jest prorokiem lub ma dar duchowy, niech uzna, że to, co ja do was piszę, jest nakazem Pana. I 1 Tesaloniczan 2:13 też mówi
podobne mocne słowa. Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 13. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. Podobnie apostoł Paweł powiedział, dziękujemy też nieustannie Bogu za to, że gdy otrzymaliście słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale takie, jakim jest, jako słowo Boże, które działa w was, którzy wierzycie. Ponownie powodem, dla którego słowa apostoła Pawła były autorytatywne, jest to, że były zakorzenione w Bogu, a nie w człowieku. Bóg się posłużył Pawłem jako swoim narzędziem, aby przekazać człowiekowi swoje słowo. Bardzo ważne jest, żeby to rozumieć, żeby ten rozdział o natchnieniu i autorytecie Pisma Świętego był oczywisty i był wyraźnym kontrastem między pismem spisanym a tradycją ustną. Biblia naucza, że tylko Pismo Święte jest najwyższym i nieomylnym autorytetem dla Kościoła i poszczególnych wierzących. I możemy o tym wyraźnie w wielu miejscach przeczytać. Tutaj warto przeczytać pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Trzynasty werset. Co też i mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, lecz których Duch Święty naucza i do duchowych rzeczy duchowe stosujemy. Także pierwszy do Koryntian 4:6. A to, bracia, stosowałem do siebie i do Apolosa z powodu was, abyście się na nas nauczyli nie więcej rozumieć niż Pismo mówi, abyście się dla jednego nie wynosili jeden nad drugiego. A także pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 werset. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę jako słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. I kolejne miejsce to jest 2 Tymoteusza 3, 16-17. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 wersetu. Wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały ku wszelkiej sprawie dobrej wyćwiczony. Podobnie drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset. Tutaj mamy powiedziane, albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przyniesione proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Widzimy tutaj, nie oznacza to, że wyznania wiary i tradycje są całkowicie do pominięcia, gdyż są świadectwem historycznym, jak kiedyś podchodzono do rozważań Słowa Bożego i na jego podstawie próbowano wywieść pewne fakty dotyczące naszej wiary. Natomiast biblistyka się rozwija i te stare doświadczenia mają swoją wartość, ale nie są dla nas miarodajne jak Słowo Boże, tylko jak Słowo ludzkie. I jedynie Biblia jest naszym ostatecznym boskim autorytetem. Wyznania wiary i tradycja są dziełem człowieka i powinny być oceniane po prostu tak samo, jak oceniamy słowa ludzi, z którymi rozmawiamy ze sobą o wierze, na przykład z sąsiadem, sąsiadką. Taką wartość ma tradycja. Po prostu jest to kolejny głos jakiegoś człowieka, który może mieć coś ciekawego do powiedzenia, może nie mieć. Tak jak moje nagrania na przykład, no to jest nic innego jak właśnie tego typu poziom, czyli cóż plewie do ziarna. Moje rozważania są niczym w porównaniu z
Słowem Bożym. Słowo Boże ma wartość, a nie to, co sobie jakiś randomowy YouTuber Grzesiek powiedział na kanale. Pismo Święte ma ostateczny autorytet, bo jest od Boga, ponieważ jest bezpośrednim objawieniem od Boga i niesie autorytet samego Boga, i tego możemy się nauczyć na przykład z Galacjan, pierwszy rozdział, 12 werset. Albowiem ja ani jej nie wziął od człowieka, ani się jej nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Co mówi Biblia? To mówi Bóg. Co mówi Bóg? Powiedział nam w Biblii. Pismo Święte jest ostatecznym sądem apelacyjnym we wszystkich kwestiach doktrynalnych i moralnych. To właśnie biblijnie wierzący chrześcijanie nazywają sola scriptura, albo tylko Pismo Święte. Wszystko, co jako chrześcijanie musimy wierzyć, znajduje się wewnątrz, między okładkami Pisma Świętego, jeśli mamy do czynienia z książką. I to jest Słowo Boże na dzisiaj, na wczoraj, na jutro. Nie ma lepszego. Nie będzie lepszego. Nie potrzebujemy żadnego innego źródła i rzeczywiście nie ma innego źródła, które byłoby autorytatywne i wiążące dla chrześcijanina. Sama Biblia wystarczy jako nasz jedyny przewodnik w sprawach wiary i praktyki. Jezus powiedział, Pisma nie można naruszyć. I to czytamy w Jana 10:35. Jana 10:35. Jeśliż nazwał bogami tych, do których się stało Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone. Tak powiedział Pan Jezus. Pismo nie może być naruszone. Nigdy nie powiedział, że tradycji nie można złamać. Wręcz cały czas to robił. Jezus powiedział również zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani najmniejsza litera, ani najmniejsze pociągnięcie piórem nie zniknie z prawa, aż wszystko się wypełni. O tym możemy przeczytać Mateusza 5:18. Mateusza 5:18 mówi nam wyraźnie, Mateusza 5:18, już człowiek musi, choćby z tego powodu, że choćby wzrok nam się psuje, też jesteśmy zawodni jako ludzie i nie możemy konkurować w żaden sposób z objawieniem Bożym, bo teraz nawet taki zwykły błąd może pociągnąć ze sobą konsekwencje. 5:18. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia i jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko stanie. Więc oczywiście, co to jest ta jota, co to jest ta kreska, to są różne inteligentne i mniej inteligentne dyskusje. To, co tutaj widzimy w tekście hebrajskim, to trzeba mieć świadomość, że te kropeczki i te kreseczki nie były w tekście Biblii w czasie, gdy Pan Jezus to mówił. Więc nie o taką kropeczkę i nie o taką kreseczkę mu chodziło. Co najwyżej możemy dopatrywać się, że tak zwane mater lectionis, jod i waw, który jest kreseczką, mógł mieć na myśli. Lub tak jak wcześniej powiedziałem, najmniejsze pociągnięcie piórkiem pisarskim nie minie. Pan Jezus powiedział, łatwiej jest niebu i ziemi zniknąć, niż najmniejszemu pociągnięciu pióra zniknąć z prawa, czyli ewidentnie odnosi się do Starego Testamentu, Łukasza 16:17. Łukasza 16:17. I co tutaj widzimy? Łukasza 16:17. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć,
niżeli jednej kresce zakonu upaść. Dokładnie tak. I możemy być tego więcej niż pewni. Jezus używał Pisma Świętego jako ostatecznego sądu apelacyjnego w każdej sprawie. Do Saddyceuszów powiedział Mateusza 22-29. Mateusza 22-29. A odpowiadając, Jezus rzekł im: błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Tak, błądzicie, ponieważ nie znacie Pism ani mocy Bożej. Powiedział niektórym faryzeuszom, że unieważnili Słowo Boże przez swoją przekazaną tradycję. Czytamy o tym w Marka 7:13. Marka 7:13. Wniwecz obracając Słowo Boże ustawą swoją, którąście ustanowili, i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. I tak dzisiaj też się dzieje w wielu miejscach, gdzie ksiądz, pastor, pop mówi różne rzeczy sprzeczne z Pismem Świętym. Słowo Boże mówi na przykład, że mężczyzna ma mieć odkrytą głowę w czasie modlitwy i przemawiania. Natomiast niektórzy właśnie unieważniają Słowo Boże i nakazują mieć nakrycie głowy. Albo też odwrotnie, siostry, kobiety mają mieć nakrytą głowę w czasie modlitwy albo w czasie przemawiania, a ludzka nauka, tradycja nakazuje im inaczej postępować. I to są właśnie takie przypadki, że czy to w zakresie innych rzeczy są wprowadzane, to się ładnie nazywa, innowacje. Jezus poinformował ich: zaniedbując przykazanie Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej. I to mamy świadectwo, że tak Pan Jezus powiedział, zapisane w Marka 7:8. Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, zachowujecie ustawy ludzkie, umywanie konewek i kubków i wiele innych podobnych tym rzeczy czynicie. Jezus, Pan Jezus Chrystus, konsekwentnie odpowiadał diabłu. Jest napisane, co czytamy w Mateusza 4 rozdział. Podążając za Panem Jezusem, tylko Pismo Święte musi być naszym najwyższym i ostatecznym autorytetem. W liście do Kolosan 2:8. Kolosan 2:8. Mamy takie słowa. List do Kolosan, 2:8. Patrzcie, żeby was kto nie podbił sobie filozofią i próżnym omamieniem podług podań ludzkich, podług początkowych zasad świata, a nie podług Chrystusa. Widzimy, jak apostoł Paweł ostrzega, żeby uważali, aby ich nikt nie zniewolił filozofią i pustym oszustwem zgodnie z tradycją ludzi według elementarnych zasad świata, a nie według Chrystusa. I tutaj wiemy to na podstawie kontekstu. Tradycja ludzi starających się wpłynąć na Kościół w Kolosach była zakorzeniona w żydowskim legalizmie i greckiej filozofii, z których oba były przeciwstawne chrześcijaństwu. Paweł ostrzega Kolosan. Paweł ostrzega Kolosan przed taką
tradycją. Rzeczywiście każdy rodzaj tradycji, która jest sprzeczna z absolutnym Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym, należy odrzucić i zignorować. Pismo Święte góruje nad tradycją. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak należy postąpić, to zadaj sobie kilka pytań. Na przykład, czy według drugiego listu do Tymoteusza 3:15 samo Pismo Święte wystarczyłoby, aby przekazać Tymoteuszowi to, co musiał wiedzieć, aby dostąpić zbawienia? Także zadaj sobie kolejne pytanie. Jeśli samo Pismo Święte wystarczyło Tymoteuszowi, to czy samo Pismo nie wystarcza Tobie, nam, mi? Wersety 16 i 17 mówią nam, że całe Pismo Święte jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, wyposażony do każdego dobrego dzieła. Ten werset nie mówi, że Pismo Święte, tak jak jest interpretowane przez rzymskokatolickie magisterium czy nauczycielski urząd jakiegoś innego organizmu lub organizacji, jest pożyteczne do nauczania, ku przekonywaniu i tak dalej. Nie. Mówi też wyraźnie, że Pismo Święte i tradycja po prostu nie mogą być na równi traktowane, ponieważ nawet ten fragment, także ten fragment, również ten fragment nie mówi, że Pismo Święte i tradycja są pożyteczne do nauczania i do przekonywania i tak dalej. Dlaczego? Bo tylko samo Pismo Święte czyni te rzeczy. A powodem, dla którego Pismo Święte może tak działać na duszę człowieka, może robić te rzeczy, jest to, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. Jak wspomniałem wcześniej, słowo natchnione oznacza natchnione przez Boga. Pismo Święte jest wystarczające, ponieważ znajduje swoje źródło w Bogu. Warto, abyś zauważył, że słowo odpowiednie w wyrażeniu, aby człowiek Boży był odpowiedni, oznacza kompletny, zdolny w pełni, wyposażony, biegły w tym znaczeniu, że jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, zdolny i biegły w Piśmie Świętym, zauważy wszystko, gdyż Pismo Święte dostarczy wszystkiego, co człowiek musi wiedzieć, aby być zbawionym i wzrastać w łasce. Cała tradycja apostolska dotycząca wiary i praktyki znajduje się w Nowym Testamencie. Wszystkie tradycje apostolskie związane z wiarą i praktykami są dla nas spisane na kartach Nowego Testamentu. To oczywiście nie oznacza, że wszystko, co powiedział Jezus lub apostołowie, jest zapisane w Nowym Testamencie, bo nie jest. Ale nie wszystkiego musimy się tutaj dowiadywać, co było powiedziane, bo nie wszystko jest przeznaczone dla nas. I nie ma co mieć takich ambicji, żeby się o wszystkim dowiedzieć. Nie jest to potrzebne, a często wręcz mogłoby nam zaszkodzić. Na przykład niektóre rzeczy, które gdzieś tam zostały powiedziane i dlatego nie są nam ujawnione. Co mi po tym, co powiedziało siedem grzmotów? Z jakiegoś powodu zostało to zapieczętowane i siedem gromów coś tam powiedziało. No, ciekawość by chciała wiedzieć, co one powiedziały, ale to może być bardziej szkodliwe dla mnie i dla wszystkich dookoła, gdybym się dowiedział naprawdę, co powiedziały, niż to, że nie wiem. A Pismo pożyteczne, czyli wszystkie pożyteczne rzeczy są w Piśmie Świętym, które miały nam być przekazane, a te, które być może niekoniecznie, może Piotr gdzieś coś jeszcze powiedział takiego, że jakbyśmy przeczytali, to wcale by to nie przyniosło jednoznacznych efektów. Być może niektóre wypowiedzi, za które Piotr apostoł został nazwany przez Pana Jezusa szatanem, to być może były jeszcze inne wypowiedzi innego ucznia albo samego Piotra, których
lepiej, żebyśmy w ogóle nie wiedzieli, że takie można powiedzieć. I 30 werset 20 Jana świadczy wyraźnie. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są zapisane w księdze tej. Widzimy wyraźnie. Skoro są zapisane, to jest to dowód na to, że one są dla nas, po to, żebyśmy o nich wiedzieli, albo żebyśmy wiedzieli, że do kogoś innego zostały takie słowa powiedziane i żebyśmy mogli wiedzieć coś więcej, ale tylko w tym zakresie, w którym to mamy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Albo 21 rozdział, 25 werset, kończący nam Ewangelię Jana. Jest i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus, które gdyby miały być wszystkie spisane, jedne po drugich, mniemam, że i sam świat nie zmieściłby w sobie ksiąg, które by napisane były. Amen. Więc widzimy, jest nawet wyjaśnione, z jakiego powodu nie zostały spisane, że po prostu świat mógłby nie znieść tego, co byłoby napisane, gdyby wszystko było napisane. Czy to nie pomieściłby tego, jak niektóre przykłady mówią, czy też byłyby to zbyt ciężkie informacje dla świata. Na przykład opis piekła. I jesteś pewien, że chciałbyś usłyszeć, jak naprawdę wygląda piekło? Jesteś pewien, że gdybyś się dowiedział, jak naprawdę wygląda piekło, to nie zaszkodziłoby ci to? Przecież ludzie, którzy pojechali na wojnę, która w porównaniu z piekłem to jest dużo mniejsze przeżycie, potrafią przyjechać, mimo że byli szkoleni specjalnie przygotowywani, gdy zobaczyli ogrom tragedii na wojnie, to potrafią odejść od zmysłów, przestać być funkcjonalni. I chciałbyś, żeby na każdej szkółce niedzielnej każdy 7-8-letni chłopczyk mógł przeczytać takie rzeczy, które dokładnie opisują grozę piekła w tym zakresie, którego nie mamy obecnie w Piśmie Świętym. Właśnie dlatego nie mamy, że Bóg, mimo że zawarł w Piśmie Świętym wiele rzeczy, które są już teraz trudne do uniesienia dla niektórych, a sobie wyobraź, że byłyby wszystkie rzeczy, które uczynił Pan Jezus, co odpowiedział w takich sytuacjach, których nawet nie ma opisanych w Piśmie Świętym. Nie jestem pewien, czy chciałbyś to usłyszeć, przeczytać, zobaczyć. Ja nie chcę. Dlaczego? Dlatego, że mam zaufanie do Boga, że dlatego tego nie umieścił, bo nie jest to potrzebne dla mnie. A może być po prostu tak, że moja cielesność wyciągnęłaby z tego złe skutki. Więc Duch Święty specjalnie umieścił w Piśmie Świętym tylko to, co konieczne. Praktycznie całe nauczanie apostolskie niezbędne dla wiary i praktyki, które Bóg chciał przekazać swemu ludowi, znajduje się w Nowym Testamencie i widzimy to wyraźnie w 2 Tymoteusza 3:15-17. Przed chwilą ten fragment był czytany przeze mnie. Spojrzenie na zapis biblijny staje się więcej niż jasne, że wolą Bożą było, aby Jego objawienia zostały spisane i zachowane dla przyszłych pokoleń. I mamy na przykład w Księdze Wyjścia, drugiej Księdze Mojżeszowej, powiedziane w 24 rozdziale, 4 wersecie, 24:4. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp, który postawił i postawił 12 pomników dla 12 pokoleń izraelskich. Widzisz? Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. Również Jozue zapisał te słowa w Księdze Prawa Bożego, bo tak jest powiedziane. Właśnie jest powiedziane.
Tak. Gdzie? W Księdze Jozuego, 24 rozdział. I tam jest wyraźne świadectwo, że właśnie mamy spisane 24-26. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Widzimy wyraźnie. I kolejna kwestia to jest kwestia Samuela. Samuel opowiedział ludowi obrzędy królestwa i spisał je w księdze i złożył ją przed Panem, o czym możesz przeczytać w pierwszej księdze Samuela, 10 rozdział. I 25 werset. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud do domów. Pan poinstruował Izajasza, weź sobie dużą tablicę i napisz na niej zwykłymi literami. Jak czytamy właśnie Izajasza, 8 rozdział Izajasza, werset pierwszy. 8 rozdział, werset pierwszy. I rzekł Pan do mnie, weź sobie wielką tablicę i napisz na niej zwykłym pismem. Maher Shalal Hash Bas. Pospiesza łup, szybko nadchodzi zdobycz. Izajaszowi powiedziano, teraz idź, napisz to na tablicy przed nimi i wypisz to na zwoju, aby służył w nadchodzącym czasie jako świadek na wieki. I to możemy przeczytać w Izajasza. 30 rozdział, werset 8. Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy, jutro fal to w księdze i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Pewien biblijny czytelnik, Abraham Kuiper, zasugerował 4 zalety pisemnego objawienia w przeciwieństwie do tradycji ustnej. I myślę, że może być dla nas pomocą, żeby się z tym zapoznać. Po pierwsze, pisemne objawienie jest trwałe i nie jest podatne na błędy pamięci, a przypadkowe zniekształcenia są, ale zminimalizowane. Po drugie, może być powszechnie rozpowszechniane. Po trzecie, ma atrybut stałości i czystości, a po czwarte, nadano mu celowość i normatywność, których nie mogą osiągnąć inne formy komunikacji. Twierdzenie romanistów, że bez Rzymu nie ma Biblii do interpretacji, że bez niego Biblii nie można interpretować, jest pomyłką, dlatego że tradycja zawiera fatalną wadę. Religia rzymskokatolicka często twierdzi, że Biblii nie można właściwie interpretować bez tradycji. I duży problem w tym twierdzeniu polega na tym, że kiedy Watykan, Rzym, poda ostateczne wyjaśnienie fragmentu Biblii poprzez tradycję, wyjaśnienie Rzymu, Watykanu musi ich zdaniem zostać zinterpretowane. A w wielu przypadkach wyjaśnienia Rzymu są bardziej skomplikowane niż fragment Biblii. Oznacza to, że Rzym właśnie cofnął problem o jedno pokolenie, o jeden krok wstecz. Zamiast potrzebować pomocy w interpretacji Biblii, potrzebujemy ich zdaniem pomocy w interpretacji tradycji, która ma uczynić Biblię jaśniejszą, co jest kompletną pomyłką. Biblijnie wierzący chrześcijanie oczywiście wierzą, że Biblia jest wystarczająco jasna. Jest to doktryna zwana jasnością. Nie oznacza to, że każdy pojedynczy werset Biblii jest zawsze równie jasny lub łatwy do zrozumienia. Oznacza to raczej, że główne nauki biblijne są całkiem jasne, choć również to trzeba pamiętać, że to była Biblia pisana dla pasterzy,
dla rybaków i dla innych ludzi, którzy nie wykonywali jakichś wyszukanych akademickich zawodów. I jak mówi stare powiedzenie, główne rzeczy to zwykłe rzeczy, a zwykłe rzeczy są głównymi rzeczami. Jest jeszcze jeden punkt, o którym warto wspomnieć w tym momencie. Historia Kościoła ujawnia, że w wielu tradycjach romanistycznych istnieją wyraźne sprzeczności. Jeśli ktoś może, to zachęcam do tego, żeby się zapoznać z bardzo fajną pozycją Miller's Church History, historia kościoła Andrew Millera. Jest ona dostępna na przykład w programie My Sword jako darmowy moduł. Oczywiście także jest dostępna online w wielu miejscach, więc jest to ważny dokument, który warto znać. Abelard, na przykład żyjący w roku około 1080 do 1140, rozpoznał setki takich sprzeczności. Na przykład niektórzy ojcowie Kościoła zaakceptowali niepokalane poczęcie Marii, podczas gdy inni nie. Oznacza to, że tradycja nie może być traktowana jako nieomylna ani autorytatywna. I myślę, że warto, żebyś sobie zadał kilka pytań. Po pierwsze, czy wiesz, że w tradycjach Kościoła rzymskokatolickiego jest wiele sprzeczności? Na przykład niektórzy ojcowie Kościoła zaakceptowali niepokalane poczęcie Maryi, podczas gdy inni nie. I teraz za którą nitką tradycji chciałbyś iść? Skoro istnieje wiele sprzeczności w tradycjach rzymskich, czy to nie znaczy, że nie są one nieomylne? Pismo Święte określa parametry, poza którymi nie jesteśmy wolni. I Bóg w Piśmie Świętym wyznaczył nam określone parametry, warunki brzegowe, którym jesteśmy zobowiązani być wierni. Na przykład apostoł Paweł napomniał Koryntian, aby nie przekraczali tego, co jest napisane. To jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 4:6. W księdze drugiego prawa, 4:2, nakazano nam, żeby nie dodawać nic do słowa, które ja ci nakazuję, ani do niego nie ujmuj, ani od niego nie ujmuj, abyś przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, które ja ci nakazuję. Księga Przypowieści Salomona, 30:5-6, poucza nas, każde słowo Boże jest wypróbowane. On jest tarczą dla tych, którzy się do Niego uciekają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie skarcił i nie ujawnił jako kłamcę. Objawienie 22:18-19, podobnie mówi nam, świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś do nich coś doda, Bóg mu dołoży plag opisanych w tej księdze. A tam są straszne plagi. Na przykład piekło, jezioro ogniste jest opisane w objawieniu. A jeśli ktoś weźmie od słów księgi tego proroctwa, ujmie coś, Bóg odejmie swoje błogosławieństwa. Czyli odejmie takiej osobie udział tej osoby w drzewie życia i w mieście świętym, które są zapisane w tej księdze, czyli widać, że są to poważne sprawy. Kto takie rzeczy robi, po prostu ryzykuje niemożnością znalezienia zbawienia. Uważam, że rzymskokatolickie wywyższanie tradycji jest sprzeczne z intencją i duchem wszystkich słów Bożych przekazanych nam w Biblii. Szacunek dla tradycji jest zły zazwyczaj, ale akceptowalny, gdyż tylko akceptowalny jako źródło wiedzy o tym, co kiedyś ktoś tam kiedyś powiedział i jak się rozwijały różnego rodzaju myśli wśród tych, którzy Biblię interpretowali. Błędem jest przypisywanie tradycji tego samego autorytetu, jaki przypisuje się Pismu Świętemu. I cóż ma plewie do ziarna? Jedno ma swoje źródło w Bogu, czyli Pismo Święte, drugie ma swoje źródło w człowieku. Pan Jezus obiecał przewodzić apostołom, a nie następcom apostolskim.
przemówieniu, w wieczerniku Jezus udzielił apostołom kilku bardzo ważnych wskazówek. I powiedział m.in. Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset. I dalej mamy powiedziane, że możemy zwrócić uwagę na to, co zwrócił uwagę Geisler i Mackenzie. Tam jest na przykład słowo ty, twój w tym wersecie Jana 14:26. Jezus powiedział apostołom i tylko im, że Duch Święty doprowadzi ich do całej prawdy. Nie jest to obietnica złożona w odniesieniu do jakichkolwiek rzekomych następców apostolskich, przekazujących tradycję z pokolenia na pokolenie. Dlatego dzisiaj też kleru nie ma, bo to właśnie znaczy, że nie ma następców apostolskich. Posługa Ducha Świętego miała przypominać apostołom wszystko, co nam, co wam powiedziałem. Wszystko obejmuje wszystko. I tradycja nie jest potrzebna. Dlatego warto, żebyś sam się zapytał, czy mógłbyś przeczytać na głos Ewangelii Jana 14:26 i twierdzić, że jest nam potrzebny kler lub tradycja. Kiedy Jezus odnosi się w tym wersecie do słowa ty, twoje, ciebie, kogo ma na myśli? No ma na myśli apostołów. Dlatego ważne jest, żebyś zauważył, że nie ma wzmianki o następcach apostolskich, prawda? Także jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że sola scriptura przeciwko tradycji to jest też kwestia taka, że warto wziąć pod uwagę konkretne wersety biblijne, które zwykle pojawiają się w debacie na temat sola scriptura i tradycji. I chciałbym pokazać, że każdy werset, który rzymscy katolicy cytują na korzyść tradycji, jest błędnie zinterpretowany.